Zdarza się, że zjawiska niezwykłe mają dość zwyczajny początek, a to, co z pozoru wydaje się przelotne i krótkotrwałe, zostaje z nami na dłużej, zakorzenia się i z czasem trudno wyobrazić sobie, że mogło być inaczej. Historia zespołu Kawęczyniacy pokazuje, jak to, co miało być tylko przygodą, stało się częścią życia jej uczestników i kulturalną wizytówką gminy Kawęczyn. Początki zespołu sięgają 2017 roku, jednak tradycje śpiewacze w gminie Kawęczyn mają znacznie starszy rodowód. Pierwszym zespołem, który u nas wiele lat funkcjonował, a został założony przez prezesa i zarząd spółdzielni kółek rolniczych, to odległe lata, w 1983 roku. Dodam, że prezesem zarządu tej spółdzielni był ówczesny pan Piotr Straszewski, a zespół przyjął nazwę Sami Swoi i wywodził się z miejscowości, z sołectwa Żdary w naszej gminie. Zespół funkcjonował 25 lat, czyli do roku około 2008. Oczywiście wielokrotnie występował na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, a nawet zaliczył w roku 1993, w roku jubileuszowym, dziesięciolecia istnienia, turnę po Białorusi. Przygoda Kawęczyniaków zaczęła się 1 marca 2017 roku, kiedy to z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które w gminie Kawęczyn jest bardzo prężne, rozpoczęła się realizacja projektu Rozsmakowani w kulturze, który objął gminę Żgów z powiatu konińskiego i Kawęczyn w powiecie tureckim. W obu gminach zresztą przyniósł trwałe owoce, w Kawęczynie właśnie zespół śpiewaczy. To gmina znana jest z tego, że ma dużo różnych aktywności, a ja się cieszę, że jakiś udział w tym też mam i osobisty, ale szczególnie przez stowarzyszenia. W Kawęczynie działa największe koło Stowarzyszenia Sołtysów w całej Polsce. W Kawęczynie jest aktywne towarzystwo samorządowe i bardzo, bardzo wiele działań już przeprowadzonych. Więc cieszę się bardzo, że Kawęczyniacy obchodzą pięciolecie. Życzę, żeby to zamiłowanie do kultury, zamiłowanie do śpiewu trwało i przynosiło, czy zachęcało następne pokolenia do przystąpienia, do działań. Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych objął 20 osób powyżej 60 roku życia. Celem projektu było kształcenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych przez różnorodne doświadczenia i kontakty z kulturą, głównie edukacyjne i artystyczne. Pierwszym działaniem w ramach projektu były warsztaty integracyjno-rozwojowe, które miały pobudzić uczestników do kreatywnego działania, umożliwić poznanie się, wymianę doświadczeń i zaangażowanie emocji. Człowiek otwiera się dla ludzi. Nie jest zamknięty w tych czterech ścianach, przed tym telewizorem czy komputerem. Nie, idzie do tych ludzi, porozmawia się. Człowiek jest na emeryturze, no to czegoś jeszcze brakuje, nie? Podczas warsztatów rękodzieła artystycznego panie i panowie rozwijali wyobraźnię i aktywność twórczą. Spora część zajęć odbywała się w remizie OSP w Milejowie. Ponadto odbył się rajd rowerowy z kulturą i po drodze oraz spotkanie z artystami z gminy Żgów w ramach wymiany artystycznej. Uczestnicy programu wybrali się też w podróż wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza, odwiedzili Teatr Muzyczny w Łodzi, Operę Nową w Bydgoszczy, Muzeum Mydła i Historii Brudu, obejrzeli spektakl w Teatrze Powszechnym w Łodzi, gdzie odwiedzili też Muzeum Włókiennictwa oraz Palmiarnię. Jednak kluczowe dla dalszych losów uczestników projektu były warsztaty wokalne, prowadzone przez Krystiana Webera, instruktora muzyki i folkloru w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Spotkałem się z paniami po raz pierwszy, zobaczyłem, jaka to grupa, ilu mężczyzn, ile kobiet, był to chór, to był zespół wokalny mieszany. I stwierdziliśmy, że będziemy sobie miło współpracować. Planem było przygotowanie 3-4 utworów, które miały być zaprezentowane podczas finału projektu. Wspólnie dokonaliśmy wyboru repertuaru i zaczęła się systematyczna praca. Wyszliśmy z tego założenia, że ma być to zespół śpiewaczy,
który mógłby swoją działalnością uświetniać wszystkie uroczystości w gminie Kawęczyn, których na pewno jest wiele. Czyli nie było to skupione wyłącznie na stworzeniu zespołu folklorystycznego. Nawet o tym wtedy jeszcze nie myśleliśmy. Zespół śpiewaczy, który właśnie mógł zaprezentować się podczas uroczystości gminnych. Warsztaty przygotowywały uczestników do występu na Festiwalu Lokalnej Kultury ze skomponowaną specjalnie na tę okazję piosenką. Na kolejnych zajęciach poszukiwano też starych, zapomnianych piosenek. Wiele z nich znalazło się w wydanym później śpiewniku pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. To tutaj narodziła się idea powołania zespołu Kawęczyniacy, który będzie funkcjonował także po zakończeniu projektu, a tym samym wzbogaci ofertę kulturalną gminy. Wtedy też powstał hymn zespołu, czyli utwór pod tytułem Nasz Kawęczyn. W tym czasie, kiedy żeśmy się spotykali na tych zajęciach wokalnych z panem Krystianem Weberem, on nas wypytywał po prostu, co w danej miejscowości się mieści, jakie zabytki, jakie tam ośrodki czy kultury, czy jakieś no takie różne takie budowle, które mogłyby być takie zauważone. Potem to spisał wszystko na kartce, ułożył słowa, melodię i właśnie w ten sposób powstał nasz hymn. Podsumowaniem projektu był Festiwal Kultury Lokalnej zorganizowany w grudniu 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kawęczynie, na którym kawęczyniacy po raz pierwszy przed tak dużą publicznością wykonali hymn i kilka popularnych piosenek. Zespół został nagrodzony brawami, a to oznaczało, że pierwsze lody zostały przełamane. Wtedy też podczas gratulacji składanych przez wójta gminy Jana Nowaka padła deklaracja o zatrudnieniu instruktora, który będzie prowadził zespół po zakończeniu projektu. Obietnica szybko przerodziła się w działanie, bo już w styczniu następnego roku odbyło się spotkanie organizacyjne, a pod koniec miesiąca zebrano ankiety uczestnictwa w zespole. Wynik okazał się niespodzianką, ponieważ chęć uczestnictwa w tej artystycznej przygodzie wyraziło aż 28 osób, z których ostatecznie pozostały 23, tworzące pierwszy oficjalny skład zespołu. Kierownikiem muzycznym został wówczas Krzysztof Jesionek. Pierwsza próba odbyła się 20 kwietnia 2018 roku w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. Głównymi założeniami, jakie przyświecały nam przy organizacji, przy planowaniu naszej pracy, to przede wszystkim było rozwój tradycji muzycznych na terenie gminy Kawęczyn. Oprócz działającego dość świetnie zespołu orkiestry dętej OSP Tokary, myślę, że ta nisza taka wokalna też w dobrym sposób się odnalazła na naszym terenie. I no, poszliśmy w kierunku typowo zespołu muzycznego, zespołu śpiewaczego. Najpierw jednak rozpoczęły się przygotowania do występu zespołu na dożynkach gminnoparafialnych w Kawęczynie. Uroczystość uświetnił przemarsz korowodu dożynkowego z pocztami sztandarowymi i pięknymi wieńcami przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Stokar. Swój czas mieli też nasi artyści. W pięknych, nowych strojach zakupionych przez Urząd Gminy dali się poznać tak szerokiej publiczności w sposób godny niejednej estradowej sławy, wzbudzając entuzjastyczne owacje. Droga do kariery przez duże K stała odtąd otworem. Przystąpiłam do zespołu, a że już wcześniej śpiewałam, także nie miałam żadnych, jak to mówiąc, problemów, żeby nie śpiewać razem z zespołem, tak? Od razu, jak to mówiąc, wystąpiłam, poszło to. Wkrótce po tym sukcesie zespół wybrał swoją kierowniczkę, którą została Wiesława Wysocka. Już pod jej kierunkiem kawęczeniacy po raz pierwszy wystąpili poza swoją gminą. 16 września wzięli bowiem udział w charytatywnym festynie parafialnym w Turku, który odbył się na rzecz odnowy ołtarza świętego Józefa w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także ten występ artyści zapamiętali na długo. Tam zaśpiewałyśmy między innymi piosenkę Kwiaty Polskie. Tak, i że tam potem patrzymy, a widzowie naprzeciw nas śpiewają razem z nami. Śpiewają razem z nami tę piosenkę, a niektóre panie nawet wyciągnęły chusteczki i łzy ocierały. Tak, żeby to było takie bardzo wzruszające. Po zakończeniu, po zejściu ze sceny bardzo nam gratulowano i cieszyły się te panie, że zaśpiewały im tę piosenkę, bo to była na pewno piosenka z ich młodości.
Już w następnym miesiącu w Malanowie miała miejsce 7. edycja Festiwalu Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego. Zarówno publiczność, jak i pozostali uczestnicy przeglądu byli zaskoczeni występem kawęczyniaków, którzy zaimponowali przede wszystkim śpiewem, ale także wizerunkiem, prezentując stosowne do charakteru imprezy stroje. Kolejnym ważnym sprawdzianem były dla zespołu gminne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W hali sportowej szkoły podstawowej w Kawęczynie zebrało się wtedy ponad 400 osób. Oprócz dzieci z przedszkola Kasztanowe Ludki i uczniów ze szkół podstawowych z programem pieśni patriotycznych wystąpili także kawęczyniacy, którzy tym razem wręcz porwali całą publiczność do wspólnego śpiewania. Z tym samym repertuarem zespół obchodził Święto Niepodległości również w Potworowie podczas wydarzenia zorganizowanego w ramach projektu Odkrywamy na nowo nasze tradycje, pieśni ludowe i patriotyczne. Odtąd zespół występował coraz częściej i przy wszystkich ważnych uroczystościach. Nie mogło go więc zabraknąć również podczas odpustów parafii świętego Andrzeja Apostoła w Tokarach, podczas którego jubileusz 20-lecia posługi kapłańskiej w tej parafii świętował proboszcz Antoni Janicki. Artyści złożyli dostojnemu jubilatowi muzyczne życzenia i zaśpiewali również ulubioną pieśń Jana Pawła II, czyli Barkę. Pierwszy rok działalności zespół zakończył koncertem kolęd na corocznej kolacji wigilijnej Turkowskiej Unii Rozwoju. Nowy sezon rozpoczął się dla kawęczyniaków w lutym 2019 roku udziałem w karnawałowej biesiadzie seniorów organizowanej w Centrum Kultury w Dobrej. Była to najliczniejsza od 10 lat impreza licząca aż 270 uczestników. Zespół kawęczyniacy od tamtej pory stał się stałym bywalcem tej imprezy. Kolejna biesiada odbyła się w stanicy przy zbiorniku wodnym Przykona w czerwcu 2019 roku. Pokoleniowa biesiada pod chmurką zgromadziła 13 zespołów z gmin należących do obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju. W pierwszą niedzielę lipca odbył się jubileuszowy 5. piknik w Marianowie Kolonii, na którym też nie mogło zabraknąć kawęczyniaków. Także w kolejnych miesiącach zespół nie zwalniał tempa, tym bardziej, że był coraz częściej i chętniej zapraszany na coraz bardziej prestiżowe wydarzenia. Do nich z pewnością należy zaliczyć 18. biesiadę na Ludowo, odbywającą się w amfiteatrze w Tuliszkowie na początku sierpnia, w której udział wzięło kilkanaście zespołów z regionu. Jeszcze w tym samym miesiącu zespół uświetnił swoim występem 30 dożynki gminno-parafialne w Kawęczynie. Zespół występował coraz częściej, żeby nie powiedzieć, że był rozchwytywany. Bywało, że występował nie dwa razy w miesiącu czy tygodniu, ale nawet tego samego dnia. Tak zdarzyło się 20 listopada 2019 roku, kiedy to najpierw w szkole podstawowej w Kawęczynie na biesiadzie pod bocianim skrzydłem artyści zaśpiewali piosenkę Kawęczyńskie Bociany, a następnie wystąpili na 16. biesiadzie piosenki z myszką w klubie Barburka w Turku, gdzie publiczność długo nie pozwalała im zejść ze sceny, domagając się kolejnych bisów. Takich koncertowych kumulacji było zresztą więcej. Śpiewaliśmy w czasie mszy świętej w Tokarach kolędy i potem było to wpół do dziewiątej, a o 10 w kaplicy w Kawęczynie była znowu następna msza i znów żeśmy śpiewały te kolędy i potem jeszcze wpół do 12 w Tokarach, żeby wyśpiewać te kolędy dla większej liczby naszych parafian. Dobra jest jednym z ulubionych przez kawęczyniaków miejsc na występy. Nie dziwi więc, że przyjęli oni zaproszenie na pierwszy powiatowy przegląd piosenek i przyśpiewek ludowych, który odbył się pod koniec listopada. Kolejny rok działalności zespołu rozpoczął się noworocznym spotkaniem Gminnego Koła Towarzystwa Samorządowego, które odbyło się na początku stycznia w Milejowie, czyli miejscu, w którym zespół stawiał pierwsze kroki. Wspólnym śpiewaniem kolęd uczestnicy utrzymali atmosferę niedawnych świąt Bożego Narodzenia. Pod koniec stycznia kolejnym celem podróży muzycznej artystów z Kawęczyna był Goszczanów, gdzie odbywał się trzeci powiatowy przegląd folklorystyczny. Przegląd był okazją do konfrontacji z zespołami prezentującymi folklor, zespołami śpiewaczymi, grupami kolędowymi i kapelami z sąsiedniego powiatu sieradzkiego i pobliskich gmin. W tym czasie kierownikiem muzycznym zespołu była Agata Pszczoła, natomiast akompaniował mu Jerzy Wierzbicki. W marcu natomiast w zespole nastąpiła jeszcze jedna istotna zmiana. Po rezygnacji Wiesławy Wysockiej nowym kierownikiem została Emilia Bilska. Przy tej ilości występów rola ta stała się wymagająca, ale jednocześnie niosła tym większą satysfakcję. Zespół Kawęczyniacy jest zespołem bardzo aktywnym.
Panie z naszego zespołu i jeden rodzynek, którego mamy w zespole, są przemiłe, przesympatyczne. Rozumiemy się bez słów. Wspieramy się. Zmiana ta nastąpiła krótko przed niespodziewaną przerwą w działalności zespołu wywołaną pandemią koronawirusa, która uniemożliwiła kawęczyniakom organizowanie prób i wyjazdy na występy. W roku 2020 zespół dotknęła jeszcze jedna strata – pożegnanie Krystyny Frygi, koleżanki, która w życie zespołu wnosiła wiele uśmiechu i radości. Chwilę głębokiego smutku przyszło przeżywać zespołowi także w październiku 2022 roku, kiedy odeszła Janina Rykowska. Żal koiła muzyka, bo przecież bez muzyki nie sposób się obejść, nie można się od niej odzwyczaić i nie da się z niej wyrosnąć. To też członkowie zespołu przez pewien czas w izolacji, ale śpiewać nie przestali. Bardzo mnie muzyka ludowa wciągała. Już nawet od szkoły podstawowej, nie? To na jakichkolwiek, czy tam zebraniach, masóweczkach, ja nie przypominam sobie, co to było. Zawsze byłem wytypowany do zaśpiewania. No i mnie to tak ciągało, a tym bardziej ta ludowa muzyka. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, był taki program, leciał zawsze w sobotę, wędrówki muzyczne po kraju. I to mnie tak wciągało. Bardzo lubiłem słuchać wtedy, jak pamiętam, matula czy ojciec, bo to była sobota. Wystawiała buty, proszę poczyścić buty, muzyczka grała, a ja sobie czyściłem wszystkim buty. Na niedzielę, żeby ładnie wyglądały. Chyba mam w genach po mojej mamie zdolności takie muzykalne. Moja mama ciągle śpiewała i to się udzielało w domu. Śpiewaliśmy razem, przystąpiłam do chóru, śpiewaliśmy w chórze już w 5., 6. klasie szkoły podstawowej. Potem w liceum na apelach śpiewaliśmy. Po złagodzeniu obostrzeń sanitarnych w lipcu 2021 roku wznowiono próby. Jednocześnie nastąpiły kolejne zmiany personalne w zespole. Z prowadzenia zespołu zrezygnowała Agata Pszczoła. Do występu na wrześniowych dożynkach gminno-parafialnych w Kawęczynie zespół przygotowała Klaudia Grabowska, a miesiąc później kierownictwo muzyczne objął Jerzy Wierzbicki. Już pod jego kierunkiem kawęczyniacy pojawili się na 4. przeglądzie zespołów i grup śpiewaczych powiatu kaliskiego i powiatów ościennych. Zespół był już wówczas dobrze znany w całym regionie i zupełnie zasłużenie został artystyczną wizytówką gminy Kawęczyn. Jedną z ambicji zespołu było w tym czasie nawiązywanie do tradycji folkloru regionalnego. Należało teraz tak, poszukać starych utworów naszych pradziadek, prababek, pradziadków, prawda? Żeby znaleźć te utwory, które tu śpiewało się i to w oryginalnym wydaniu, czyli bez instrumentów, a cappella, w oryginalnej gwarze, jak to kiedyś wymawiano. No i bardzo ważnym rzeczem jest strój, ubiór. Należało się ubrać tak, jak to w tym czasie kiedyś ludzie się odświętnie oczywiście ubierali. To jest ciężka praca i trzeba było poszukać pomocy etnografów, pomocy artystów, plastyków, historyków. No i jakoś dobraliśmy stroje. Kolejne miesiące działalności to kolejne sukcesy. Ponad 30 wspólnych występów, mnóstwo podziękowań, dyplomów i statuetek. Wyróżnienia na prestiżowych imprezach, jak na przykład na festiwalu W stronę tradycji w Kramsku, organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Ja cię Bogu policą, ja cię Bogu policą, a inny się zalicą, a inny się zalicą. A wreszcie hit wręczony na uroczystej gali w Poznaniu w lutym 2023 roku to podsumowanie materialnego dorobku zespołu Kawęczyniacy, ale to nie wszystkie atuty zespołu. To, co mnie zaskoczyło, to jest moc i siła tego zespołu. Bierzemy pierwszy utwór z brzegu, a tutaj po prostu wszystko brzmi wielką potęgą. Spontaniczność, zaangażowanie, radość ze śpiewania, a to jest najważniejsze. Jestem ogromnie zadowolony i szczęśliwy, że zespół przetrwał do tej pory, że śpiewa, że chce śpiewać oraz to, że w ostatnim okresie zaczął też interesować się muzyką ludową, tradycyjną i mamy do tego teraz też przygotowania do Festiwalu Kultury W stronę tradycji, który odbędzie się w czerwcu.
które organizuje Centrum Kultury Sztuki w Koninie. Odbyły się spotkania konsultacyjne z panią Arletą Nawrocką-Wysocką, panią etnomuzykolog z Poznania, która dokonała wyboru repertuaru ludowego, tradycyjnego, który zespół zaprezentuje. To też świadczy o tym, że zespół chce śpiewać i zespół jest elastyczny, otwarty na nowe propozycje, na nowe wyzwania. Ważny jest w tym wszystkim ludzki wymiar działalności, możliwość spotkania wśród przyjaciół. Dla członków zespołu to wielka życiowa przygoda, oderwanie od codziennej rutyny. Wychodzę z domu. Nie myślę, co mi tam zostało do zrobienia jeszcze. Ubieram się, maluję się i wyjeżdżam. Wsiadam w samochód i sobie jadę. Spotykam się z dziewczynami, można sobie pić też kawkę. Świętujemy nieraz skromnie tak wszystkie swoje zespoły, imieniny. Zespół niesie także wartości, których zmierzyć i zważyć się nie da. Troska o dziedzictwo, o kultury minionych pokoleń, wkład w integrację społeczności całej gminy. Promocja kultury ludowej poza jej granicami to niezwykle cenny kapitał, który zespół wnosi w życie gminy Kawęczyn. To inwestycja na następne lata. Na pewno wymagać będzie doposażenia w stroje, buty, jak również też poszukiwanie repertuaru tegoż terenu. Zespół muszą zasilić nieco młodsze osoby. Pewnie, że myślimy o młodzieży też, tak? Ale na pewno bardzo by nam zależało na osobach, które byłyby w tak zwanym wieku średnim. Chcemy, żeby ten zespół działał jak najdłużej i mogli mówić w określonym czasie oczywiście. Nie o pięcioleciu, a o 25-leciu i następnych jubileuszach. Tego chcemy, to nam się marzy. Pozostaje nam życzyć zespołowi sukcesów, a jego poszczególnym członkom radości ze wspólnej artystycznej przygody na wiele następnych lat. Niech wam życie płynie jak z nut. Spotkamy się wszyscy.